Szanowni Państwo, jesteśmy w bardzo małej wiosce, nawet nie pytajcie, jak się nazywa, bo ja nawet nie wiem. Ale idziemy poszukać coś do jedzenia. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym odcinku z serii Togo z Jak to daleko, którą to też możecie znaleźć tą serię na playliście na kanale. Wszystkie odcinki z różnych części świata są posegregowane chronologicznie, więc to tak na wstępie. Moi drodzy, jeśli bym nie pozwolił Wam się wsłuchać w dźwięk lasu tropikalnego, w którym teraz jesteśmy z Hanną, to byłaby wielka strata, moi drodzy, dla Was. Więc chwila ciszy, proszę zamknąć oczy i się wsłuchać w te piękne dźwięki. Czy to nie cudowne? Moi drodzy, łapeczka, komentarz, czyli ślad węglowy potocznie na kanale. Poczta sandałowa to nic innego jak podanie odcinka dalej. Będę wdzięczny, chylę kapelusz wszystkim stałym widzom, jak i nowym widzom, którzy przybyli na kanał. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że możemy podróżować razem. Cieszę się, że mogę pokazywać Wam świat, który jest tak mało znany. Świat, który dla wielu osób i dla telewizji, dla mass mediów nie jest światem, powiedziałbym, atrakcyjnym. Niestety żyjemy w świecie, w którym emocja, intrygi polityczne, ekonomiczne sieją spustoszenie w naszych głowach. Więc dlatego też z kierownikiem na kanale Jak to daleko podróżujemy w nieco inne strony, tak żeby się od tego syfu całego odciąć. Bonjour. Przechodzimy przez granicę, mało uczęszczaną granicę między Ganą a Togo. Jak wiecie z poprzedniego odcinka, zostaliśmy orżnięci, dosłownie orżnięci na wizie do Togo. Jeszcze tutaj szefu, który przyjechał, ten, który, wiecie, jest głową tutaj tego przejścia granicznego. Przepraszam, wiecie, na początku powiedział $80. Wiza kosztuje 57 dolców, a on $80. No mówię, kurde, no jak tak w ogóle można? Po dłuższej rozmowie zszedł do 70. No i powiedziałam, pogadaliśmy z Hanią, nie powiedziałam. No, ustaliliśmy między sobą, że po prostu płacimy mu te nieszczęsne 70 dolców, bo na dobrą sprawę, no, nie ma co tego przeciągać. Las tropikalny. Piękny zapach, biorąc pod uwagę fakt, że dzisiaj padało. Co to jest? To są bambusy, moi drodzy. Bambusy rosną w klimacie tropikalnym jak szalone. Szybko rosną, świetny budulec, lekkie. Są zarąbiste, nawet do sztućców. W Afryce mamy porę deszczową i porę suchą. My jesteśmy teraz jeszcze pod koniec pory suchej. Praktycznie już początek pory deszczowej. W sumie ciężko powiedzieć, bo te granice, one się jakoś tak mocno pozmieniały. To wyobraźcie sobie, że to jest pikuś. W porze deszczowej ta cała droga jest po grzbiet wypełniona wodą. I wtedy dopiero przyjemność z podróżowania jest bardzo mała. To nie jest tak, że tutaj w tej części kraju, w Togo, nie ma ludzi. Są ludzie. W rzece co prawda nie ma zbyt dużo ryb, ale coś tam gdzieś tam można złowić.
To nie jest tak, że tutaj też, jeżeli mieszkają ludzie, to nie mają co jeść. Mają co jeść. Mają papaje, mają ananasy, mają palmy kokosowe, mają palmy olejowe, mają jam, mają kasawę. Mają lodówki, jak sobie przywiozą, tak jak ten pan. Jest dobrze, no. Anna, ty na węże lepiej uważaj. Bo będziemy jeść węża. Co to jest w środku? O, gówno takie. To nic innego, moi drodzy, jak tykwa. Tykwa, z tego się naczynia robi. Leciutkie, tylko trzeba było wyczyścić, wysuszyć. Ale ładnie pachnie. Choć nie wygląda, to ładnie pachnie. No, i z tego takie miseczki się robi. Albo miski takie duże. Fajne. W buszu często można znaleźć. Jesteśmy w rejonie górzystym. Więc proszę zobaczyć, jak jest bujnie w dolinie. Złapaliśmy autobusik. Jechać jedzie. Miejmy nadzieję, że do celu dojedzie. No bo takiej wątłej, powiedziałbym, postury ten autobusik. Zachowuje się jak jeep, a wygląda na miejski. Ale jedzie. Co chwilkę widać kawałki asfaltu. Ale tutaj, żeby położyć drogę w lesie tropikalnym, gdzie te pory deszczowe w górach są bardzo intensywne, to trzeba byłoby zastosować zupełnie inną technologię. Tutaj po prostu wyrównali, wylali asfalt, no i koniec. I uważam, że po 3 latach już nie było czego zbierać. Po prostu ten asfalt odpłynął. Szanowni Państwo, jesteśmy w bardzo małej wiosce, nawet nie pytajcie, jak się nazywa, bo ja nawet nie wiem. Jest ciemno jak w dupie u chrabąszcza, ale idziemy poszukać coś do jedzenia. Trzymajcie za nas kciuki. O, tutaj mordule się stołują. Mamy to. Słuchajcie, jesteśmy w sklepie lokalnym. Nie ma praktycznie jedzenia tutaj w lesie tropikalnym. Jedyne, co się udało u takiej młodej dziewczynki, makaron Hania wynegocjowała. Był z sosem, ale był, na pewno jest mega ostry. Tak, to prawda. Ja nie myślałam, że ja polubię sardynki. Ale w sklepie kupiliśmy sardynki. Sardyny, proszę. No i dorzuciliśmy sardynki do tego makaronu. No jakoś to idzie, no. Tak, ale kilka tygodni podróży zmienia postrzeganie. Kilka tygodni zmienia postrzeganie wszystkiego. Pierwsze dni to, jak mi powiedział, że zjemy bułkę z sardynkami, to zrobiłam taką minę. Nie. A teraz czekałam na sardynki. Ale jak się zmienia w ogóle mentalność ludzi, co? Po przekroczeniu granicy. Ogromna lekka różnica. W poprzednich krajach był front w miastach, a tutaj jest po prostu ciemno, to jest czarno. To jest czarno, no. Były lampy, tutaj nie ma. Smacznego, Hanna. Dzięki. Pozdrawiamy was. Tutaj niestety jest sos. Nie tylko dzisiaj Hania jest sardynki i kierownik. Ale Pulpetina też dzisiaj sobie puszeczkę z oleju wyliże. Proszę, jaka ładna, zobaczcie, jaka umaszczona. Szlamki są brązowe, czarna na główce. Piękna. Pokażę wam spyszczkę. Pulpetinko,
I wiesz co ty, Pulpetinko, nam tutaj mówisz? Ty nam tutaj mówisz, że ludzie tutaj nie jedzą pulpetinek i czarków najprawdopodobniej, ponieważ ty byś się u nas bała najzwyczajniej w świecie, nawet ze względu na to, że są sardynki. No właśnie. Czy chcesz pozdrowić swoich kolegów i koleżanki? No i dobrze, i tak to właśnie wygląda. Piękna. Piękna. Ania, bierzemy? Do namiotu dzisiaj? Chyba tak. Pastora. Nie wiem, czy to my znaleźliśmy pastora, czy to pastor znalazł nas. Ja już nie wiem, jak to wygląda. O, kurki już od 7, od 6. Deszczu nie było. Przyjemnie. Nowy motor. 2 miesiące ma motor. I tak sobie ospaliśmy, tak? Hej, przygoda, hej, przygoda. Jedziesz z nami, z kolegami. Paralizator! Ała, pomocy! A Hania mówi, ja Hanie dotknąłem. I Hania mówi, no Mek. A ja myślałem, że to kurka mnie dotknęła. Całą noc strzałam kury. Coś tu wleciało na psychę. Moi drodzy, jak widzicie, to go nas przywitało z przygodami. I to bardzo. Nowy dzień. Nowe przygody, nowe możliwości, nowe kurki. Kiedy z rana wstałeś i sandałem w gówno wlazłeś, to tylko oznaczać może jedno. Szczęście na całą podróż w Togo. Pewnie zastanawiacie się, gdzie jesteśmy. To jest, moi drodzy, bardzo kluczowe miejsce. To jest kibel. Zobaczcie, jak ładnie zamurowany. Do dołu jest mniej więcej 3 metry w dół. Proszę sobie zerknąć. Zobaczcie, jak elegancko, higienicznie. Klapkę zamykam. Ciach. Dzieciaki się podcierają papierem po cemencie. No to to musi boleć. Czemu tak mówię? Bo we wiaderku jest papier zgnieciony. Skobel. Życie. Życie nabiera sensu. Wysoki poziom higieny i świadomości dotyczącej aspektów zdrowotnych. I to nie jest śmieszne, bo przyznam wam się, 7 dni nie byłem w kiblu. Różnorodne jedzenie, inne jedzenie, zmęczenie, pot. I to wszystko niestety działa negatywnie na jelita. To tak od kulis. Odnośnie podróżowania. Czy podróżowanie jest zdrowe? Może dla głowy tak, ale i niekoniecznie. Bo jak w brzuchu źle, to i w głowie źle. No, pogadali sobie. Markus, pastor. Hello, Markus. Hello. This is the boss of the church. Yes. How many years have church in this village? The church have 125 years. 125. Wow. How many years you are here? How many? Years. You are here. Four months. Okay. Four months.
Come on. Okay. Idziemy teraz zobaczyć kościół. Jak my przyjechaliśmy, to po prostu rozbiło mój mózg. Dlaczego? Ponieważ jesteś w malutkiej wiosce. Pomiędzy... W lesie tropikalnym, nie pomiędzy. W lesie tropikalnym będziecie mogli zobaczyć, moi drodzy, piękne płaskorzeźby na drzwiach drewnianych. Proszę tutaj zobaczyć, ale zwróćcie uwagę. Zobaczcie, jak pięknie zrobione. Ten kościół rzecz jasna nie ma 125 lat. To jest nowy kościół na miejscu starego kościoła. Ogólnie system budowania dotyczący architektury jest powtarzalny, ale ten jest naprawdę dostojny. Ten kościół jest naprawdę duży, jak na warunki tutejsze. Głośniki w klatkach, żeby nie zawinęli. Sprawa jest taka, że tutaj jak rozmawiałem właśnie z Markusem, to powiedział, że ogólnie wysyłają go na 4 lata. On nie jest tutaj 4 miesiące. On powiedział, że 4 miesiące trochę tak, wiecie, nie wyłapał. On tutaj jest już 4 lata. 4 lata na parafii i możliwe, że za pół roku go wyślą do innego miejsca, żeby dalej mógł rozwijać i szerzyć chrześcijaństwo. Instrumenty. Pokażesz? Tutaj dziewczynka ma, jest chorutka na to, co komary przynoszą. Taki widok zastałem wczoraj w nocy i od razu mnie to zmiotło z nóg. Od razu mówię do Hani, mamy nocleg. No i powiem wam, że ja mam ogromnego nosa, nie wiem, ogromnego nosa do noclegów w różnych częściach świata, naprawdę, bo współczynnik odrzuceń, kiedy przychodzę gdzieś, wynosi mniej więcej 1%. Spokój, czarinka. My jesteśmy dla zaciekawionych, zainteresowanych w takiej miejscowości jak Tomek B. To możecie wpisać na mapę, szukajcie miejscowości pomiędzy granicą gańską a granicą... Boże, gdzie my jesteśmy? W Togo. Czarinka Togińska, bardzo się boi. Nie bój się, chodź. Kutko, czego? Niunia. Kolor się nie podoba. O, i druga taka sama. Czarinka. Babcia, 120 lat. No chodź. Kostkę mam. Kto drapie kostkę? Chodź. No chodź, no nie... Ojojoj, czego? No czego? Czarina? No nie podoba się? No? Zdenerwowana? Nie podoba się. Babunia? Czarina. Wczoraj ten makaron i fantastyczne sardynki jedliśmy właśnie tutaj. W tym właśnie miejscu. Na tym właśnie ganku. Spójrzcie tak z generalnego widoku, jak to mniej więcej w ciągu dnia wygląda. Wieczorem było bardzo dużo ludzi. Teraz jest mniej, bo jest gorąco. Dzieci są w szkole. Rodzice są w pracy, na polu, w lesie. Tu się robota robi. Markus, nasz kolega. Hania. Ryż z Pakistanu, żebyście byli świadomi. Pakistan, Chiny. Ryż. Wszystko można tutaj kupić praktycznie. Na takich ulotkach bardzo fajnie można zobaczyć, z czym się borykają. Bóle głowy, bóle mięśni. Ale chyba największym problemem tutaj, takim już od zaplecza mówię,
No to jest po prostu problem, moi drodzy, skórny, problemy grzybiczne. Ponieważ suchość skóry sprawia, że ta skóra staje się wrażliwsza, popękana i bardziej podatna na różnego rodzaju infekcje. Zobaczcie tutaj, grzybica stóp, grzybica skóry w miejscach intymnych. To jest sklepik, ale zobaczcie, jak mądrze. Deszczu potrzeba, wody jest mało, rynną, woda idzie tutaj, tak jak Markus pokazuje. I tutaj jest stworzona taka konstrukcja, taka stożkowa, proszę. To jest rezerwuar wody. I powiem wam tak, ktoś powie, ale mądrzy wykombinowali. Guzik, prawda. To nie jest mądrze wykombinowane. Gdyby to było zamknięte, to by było to mądrze wykombinowane. Dlaczego już tak pesymistycznie podchodzę do sprawy? Pamiętajcie, woda stojąca to miejsce idealne do rozwoju komarów. One składają w wodzie takie stojące jaja. Tych jaj jest tysiące. I później taka mała pszczółka ma później problemy zdrowotne związane z malarią, moi drodzy. Czareczki. Małe ma. Do zdjęcia się ustawiły. Ajaj. Jedno jest pewne i sprawdzone, że togijskie czariny zdystansowane i mogą za kostkę drapnąć. A nie chcielibyśmy, żeby nas nikt, ktoś, czyli w tym wypadku czariny, drapnęły. Hania już rozkręca imprezę. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Robi się, że oni tak imprezują od wczoraj. Żartuję. Party od wczoraj. Eglise! Kościół, kościół! O matko! Ale lecą! Dom, żeby wybudować, trzeba to zbierać. Wszystko z rzeki. To trzeba później zanieść. I tata będzie. Markus pożegnany. Cudowna rodzina. Otwarta. Niezwykłe. Piękne doświadczenie. Takie niebywałe. Docierasz do nowego kraju. Kilka tysięcy kilometrów od Polski. Jesteś pierwszy dzień, pierwsze godziny w tym kraju. Zbliża się noc. Poznajesz Markusa, jego rodzinę. Nawiązujecie naprawdę sympatyczną, empatyczną relację między autochtonem a przybyszem. Nie ma różnicy. Traktują cię po prostu jak członka rodziny. To jest niesamowite doświadczenie. Jeśli ktoś zapytałby kierowniku, po co podróżujesz, to właśnie podróżuję po to, żeby spotykać takich ludzi jak Markus, którzy mnie nie znają, ale pozwalają, dają możliwość spędzić z nimi czas. To jest, słuchajcie, to jest najpiękniejsze, co może być. W podróżowaniu nie chodzi o to, żeby odwiedzać atrakcje. Bo ja i wy też pewnie, bo to niestety tak bywa, że atrakcje to szybko zapominamy. Ale człowieka, spędzony z nim czas, bo pamiętajcie, nigdy w atrakcji nie spędzisz tyle czasu, co byś spędził z człowiekiem. Bo ile można chodzić po muzeum? 5 godzin, a z człowiekiem spędzisz 50 godzin. No bo rozmawiacie. Te historie, ta wymiana historii między sobą, to doświadczanie świata razem. To jest niesamowite, moi drodzy. Naprawdę, to jest właśnie kwintesencja podróżowania. Jawa, ja papaziu. Jawa, ja papaziu. Jawa, ja papaziu. Jawa, ja papaziu.
Moi drodzy, dziękujemy za obecność na odcinku. Ja wiem, że dla niektórych zawsze ta długość odcinka będzie zbyt krótka, ale pamiętajcie, że te odcinki to jest prawdziwa podróż, taka prawdziwa przygoda gdzieś pośrodku lasu tropikalnego w Togo. No i pamiętajcie, że to nie jest takie proste, że nagrany jest film i ten film po prostu już jest w internecie. Póki ten film się znajdzie w internecie, wymaga to dużego nakładu energii, ale też dużego nakładu, dużych pokładów internetu, a zarazem energii do tego, żeby zmontować ten odcinek. Dwóch chłopaków jedzie, ciekawe czy nas zabiorą. 7 km mamy do podjechania. I wyobraźcie sobie, że no czy chcecie, czy nie chcecie, to musicie wiedzieć, że oglądacie ten odcinek z opóźnieniem, no bo tutaj ani energii, ani internetu. Ale to wydaje mi się bardzo, bardzo logiczne. Moi drodzy, raz jeszcze dziękuję, pozdrawiam was naprawdę z przepięknego miejsca. Takiego... hello brother. Can I drive with you? No i nie zakończę odcinka. Hello. You know the place? Yes, we know. 6 kilometers. Okay. My name is Thomas. Thank you, brother. Cascada Calmo. Calimo. Yes, yes, yes. Moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić was o standardowy zestaw słodyczy dla kanału, czyli ślad węglowy, nic innego jak komentarz, łapka autostopowa, nic innego jak kciuk pod filmem oraz poczta sandałowa, czyli moi drodzy, podanie odcinka dalej tak, aby inni również dowiedzieli się o kanale i o rzeczach, które tutaj oglądacie. Najlepiej na WhatsAppie bądź Messengerze. Serdecznie was pozdrawiamy z haneczką, która jedzie z przodu. Mam nadzieję, że w miarę słychać na tym nagraniu, który teraz tworzę dla was. Wszystkiego dobrego. Ściskam, całuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Czołem! I still feel that